Tim Storr está frenando el despegue bautista. Na 20 km z tego roku. Dobrze, robimy skip A. 5 km. Kolana. Bardzo, bardzo. Zwycięstwa i gratuluję wszystkim organizatorom, którzy przyczynili się do tego, aby ten bieg się ten bieg dzisiejszy z okazji 80-lecia COP-u. Ja mówię, to jest takie podsumowanie też w jesieni naszych obchodów 80-lecia. Cieszę się, że tylu uczestników było. Tak jak powiedziałem przed chwilą do startujących zawodników, że w tym miejscu zapewne 80 lat temu rósł las, teraz mamy strefę. Trzeba się cieszyć, że możemy funkcjonować w takiej rzeczywistości, jaka w tej chwili jest. Możemy żałować tylko, że 80 lat temu, kiedy to wszystko wystartowało, za chwileczkę druga wojna przerwała to wszystko, bo zapewne byłby to ogromny potencjał tutaj dla naszego obszaru, dla obecnego Podkarpacia i nie tylko. Natomiast, tak jak wcześniej jeszcze wspomniałem, trzeba się cieszyć, że jest tak jak jest. Uczestnicy dzisiaj mają świetną pogodę do startu i jest to również promocja fantastyczna naszego miasta jako tego ośrodka, gdzie kiedyś rodził się. Niezmęczony, w super formie. Miejsce drugie. No i Niemczyk z Lublina. Ogólnie, proszę bardzo. Wygiera z Lublina. To jest grupa A. A w ogóle to z Mielca. Brawo dla pań. Proszę zobaczyć, ilu mężczyzn za paniami. Konkretnie to pan Szymon Sarkowski. Numerem 67 do 3 to pan Sebastian Mazur Szybłowy. 96, o, poprawiła mnie, czyli jeszcze dobrze kontaktuję, także wszystko dobrze. Rafał z Mielca, 95, pani Anna Wójk pomagała w dotarciu. Grupa pościgowa była, tak? Wszyscy byli. No. Brawo, brawo. Tam Tadeusz. Pan Jan Myśliwiec wręczy okazałe statuetki, która wyprodukowała firma Tarapap. Wręcza pan Jan Myśliwiec, towarzystwie pana Damiana Gosiewskiego, wręcza pani Okowska, Paulina Buziak-Śmiatacz. Jarosławska grupa biegowa, Sokół, reprezentant resortu Maciej Tomaszewski, miejsce drugie, Paweł Duni, Sylwester, Podziemczyk i... Pan Gusel, tutaj o panu, czyli wielkie brawa.
Chciałem bardzo podziękować wszystkim za udział, panu prezydentowi, miastu za wsparcie, za współorganizację tego biegu, wszystkim partnerom, sponsorom, firmom, które przyczyniły się do tego, że jesteśmy tutaj dzisiaj, że mamy pakiety startowe, medale, catering, więc wielkie brawa. Klub Młodych Liderów, Sebastian Peret, jego ekipa, świetna robota i praca jak zawsze.